Dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło Państwa powitać na wieczorze poświęconym jednej szczególnie wybitnej osobie, mianowicie księżnej Marcelinie Czartoryskiej. Księżna Marcelina Czartoryska jest dla mnie osobiście taką postacią, która jest szczególnie bliska jako osobie, która się zajmuje przypominaniem postaci zasłużonych, a często niesłusznie troszeczkę nie tyle zapomnianych, co mniej pamiętanych. A myślę, że księżna Marcelina Czartoryska do takich postaci należy. Dla mnie jest jedną z najwybitniejszych, najbardziej zasłużonych dla kultury polskiej kobiet XIX wieku. Było kilka takich postaci, zazwyczaj właśnie z tego kręgu arystokratycznego, których zasługi są rzeczywiście przeogromne, a które z różnych powodów, których dziedzictwo jakby i pamięć trzeba podtrzymywać, zwłaszcza, że nie zawsze jest ono należycie obecne w polskiej kulturze czy w polskiej nauce. I księżna Marcelina Czartoryska z pewnością do takich postaci należy. Najpierw wysłuchamy w zasadzie wykładu pana profesora Janusza Pezdy, bo ja tylko jakby zapowiem. Pan profesor Janusz Pezda jest bez wątpienia najlepszym specjalistą od historii rodu Czartoryskich. Pan profesor Janusz Pezda pracuje w Bibliotece Czartoryskich oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. No i od lat zajmuje się przeszukiwaniem archiwów tych krakowskich, paryskich i innych i pisze wiele, poświęcił wiele książek na temat zwłaszcza tych aspektów może trochę bardziej, rzadziej podejmowanych, mianowicie takich ekonomicznych, gospodarczych, związanych z działalnością rodziny Czartoryskich i hotelu Lambert w Paryżu i nie tylko. Także jest rzeczywiście najlepszą osobą, która mogłaby nam przybliżyć jej postać. Jest też autorem takiego biogramu, chyba najpełniejszego w polskiej literaturze obecnie, poświęconego właśnie księżnej Marcelinie Czartoryskiej. Ja może tylko powiem, że oba te wydarzenia, ponieważ po zakończeniu tej części dyskusyjnej, czyli troszeczkę po 19:00. Zaproszę Państwa też na koncert. Koncert również w hołdzie Marceliny Czartoryskiej w wykonaniu Mateusza Dubiela, bardzo już utytułowanego, młodego, bardzo zdolnego pianisty. Także te dwa wydarzenia razem się składają na jedną całość, która jest organizowana właśnie przez stowarzyszenie, które prowadzę, czyli Ośrodek Badań nad Pamięcią Zbiorową Studiów Muzealnych w ramach takiego projektu muzycznego, który się nazywa Muzyczne Podróże Chopina i które już od 2 lat mam przyjemność prowadzić. No i właśnie spotykamy się w różnych miastach i miasteczkach, miejscowościach jeszcze mniejszych w Polsce związanych z Fryderykiem Chopinem. Obecnie kończy się 2 rok tego projektu, jeszcze będzie 3. No i właśnie Marcelina Czartoryska jest taką postacią, którą myślę już tu nie pierwszy raz podczas tego projektu przywołujemy. Dla mnie jeszcze pozwolę sobie powiedzieć parę słów. Najpierw o tym, że w zamyśle moim jako jakby pomysłodawcy tego i współorganizatora tego wydarzenia było to, ażeby w taki chociaż skromny, w ramach skromnych możliwości mojego małego stowarzyszenia jeszcze raz złożyć ukłon właśnie temu środowisku, tym wybitnym ludziom i zasługom ich dla kultury polskiej, ze środowiska arystokracji, ziemiaństwa, które w XIX wieku no, mają ogromne zasługi. Bardzo się cieszę, że gościmy tutaj też dzisiaj panią Barbarę i panią Jadwigę Czartoryskie i nie tylko, bo również więcej osób z rodziny czy z rodzin spokrewnionych. Bardzo mi jest miło, że jest okazja Państwa gościć.
No i robię to właśnie po to, żeby taki drobny ukłon rzeczywiście wobec tego środowiska, które jest bardzo zasłużone, a które często z różnych powodów, zwłaszcza tych datujących się od lat 50. do lat 90., no na pewno jest troszeczkę za mało, czy nawet mocno za mało obecne w polskiej pamięci i stąd taki zamysł, ażeby popularyzować i starać się opowiadać o zasługach właśnie przedstawicieli arystokracji polskiej. Druga sprawa jest taka, że sama Marcelina Czartoryska jest mi bliska nie tylko z uwagi na Fryderyka Chopina, ale także, może o tym też będzie tutaj szerzej mowa, jej całokształtu działalności, zwłaszcza już w Krakowie. Mianowicie też Państwo wiedzą o mojej miłości do Jacka Malczewskiego, a więc również jest mi bliska z uwagi na to, co robiła i jak była ważną osobą w życiu Jacka Malczewskiego, dla jego twórczości, no, poprzez swoją znajomość z nim, pomoc, którą jemu świadczyła, ale także poprzez syna księcia Marcelego Czartoryskiego, który, jak wiadomo, był jednym z najbliższych przyjaciół Jacka Malczewskiego, z nim podróżował i jakby sponsorował jego wyprawy do Włoch, także rzeczywiście wiele czasu Jacek Malczewski spędzał, zwłaszcza w ich rezydencji wówczas podkrakowskiej, w willi Decjusza. No ale oczywiście bardziej znana jest Marcelina Czartoryska z tej działalności muzycznej i pobocznej, o której dzisiaj usłyszymy z ust pana profesora Janusza Pezdy, któremu już teraz chciałem oddać głos. Dziękuję bardzo. Okej, okay, dobrze. Nie lubię mikrofonu, ale szanowni Państwo, a więc ja bardziej jako historyk będę tutaj dzisiaj chciał Państwu powiedzieć o Marcelinie i o jej etapach życia. Jeżeli mówimy o Marcelinie z Radziwiłłów Czartoryskiej, na początek daty życia, bo od tego powinniśmy zająć, 1817-1894, a więc w przyszłym roku 130. rocznica jej śmierci będzie przypadać. Jeżeli patrzymy na jej jakby podział, jakby jeżeli by mieliśmy podzielić jej życie na okresy, to są takie trzy. Wiedeński, paryski, i ten najdłuższy, krakowski, najbardziej chyba znany i chyba najwięcej informacji możemy o tym okresie powiedzieć. Marcelina była córką Michała Radziwiłła, pułkownika wojsk Księstwa Warszawskiego oraz jego żony Emilii z Worcelów. Mając 5 lat została sierotą, zmarła matka i dalszą edukacją zajęła się babka, czyli Marcelina z Bielskich-Worcelowa, mieszkająca wtedy w Wiedniu, w związku z tym przenosiny i ten pierwszy okres wiedeński. Młoda Marcelina od samego początku zaczyna być traktowana jako osoba wykazująca duże talenty muzyczne, a więc też zostaje oddana pod opiekę między innymi Karla Czernego, który wtedy był w Wiedniu. W 1840 roku wychodzi za mąż za Aleksandra Romualda Czartoryskiego, syna brata księcia Adama Jerzego, czyli Konstantego i jego drugiej żony Marii Zdzierżanowskich. I proszę Państwa, kiedy przybywa w podróży poślubnej do Rzymu, Zygmunt Krasiński w jednym z listów scharakteryzował ją tak, w taki sposób: dowcipna, kozak, kobitka. A więc, proszę Państwa, tak zaczynamy tą opowieść, a tutaj jest jedno z pierwszych obrazów przedstawiających młodą Marcelinę. Te obrazy pochodzą z kolekcji książąt Czartoryskich, które Państwo mogą zobaczyć w Krakowie, w Muzeum Książąt Czartoryskich. Bardzo zapraszam, bo Marcelina i rzeczy, które są związane z Marceliną, są tam obecne i to jest bardzo ważna rzecz naszej kolekcji. Ta najbardziej znany portret Marceliny to jest portret wykonany przez Jana Matejkę, już starszej, można powiedzieć, osoby zadomowionej w Krakowie, z tym Krakowem i z Krakusami, można powiedzieć, za pan brat już wtedy. Marcelina Czartoryska oczywiście
jest osobą, której bardzo trudno scharakteryzować kilkoma zdaniami. Bo to, co pan profesor Korzeniewski mówił, że każdy z nas może znaleźć w jej życiorysie coś ciekawego, co kogoś będzie interesuje. Tych interesuje przyjaźń z Chopinem i przyjaźń, ale tak to, że jest uczennicą. Obecność jej zresztą za chwilę pokażę taką na slajdzie obraz, gdzie jest pokazana jako obecna przy śmierci Chopina. Dla innych jest to osoba, która w Krakowie, ten taki trochę zapyziały Kraków, rozruszała i stworzyła z niego bardzo ciekawe środowisko, a jednocześnie, jeżeli mówimy o Krakowie, to będzie też działalność charytatywna, dobroczynna, ogromna, o której też Państwu tu powiem, bo w Krakowie ślady jej działalności widoczne są do dnia dzisiejszego. Czasami nawet nie pamiętamy, nie wiemy, że to dzięki księżnej Marcelinie i jej wpływom i temu, że potrafiła, to jest bardzo ciekawe, potrafiła innych, może nie zmusić, ale doprowadzić do tego, że szli za tym, co ona chciała zrobić. I dostawała wsparcie od osób, które najpierw, można powiedzieć, były trochę sceptycznie nastawione, ale entuzjazm Marceliny spowodował, że dało się to zrobić. Wiele rzeczy, o których wcześniej mówiono, że są nie do zrealizowania. Wróćmy jednak do tego okresu wiedeńskiego, ten początkowy okres życia. To jest też jeszcze jeden z rysunków przedstawiający młodą Marcelinę. Zakończył się w 1848 roku, kiedy władze austriackie usunęły, to dokładnie po 1946 roku, usunęły wielu Polaków, a zwłaszcza tych, którzy byli poddanymi rosyjskimi, w tym także właśnie Marcelina. Marcelina udała się do Wielkiej Brytanii z mężem, a później przyjechała do Paryża. I to jest ten okres paryski, zaczyna się bardzo, bardzo ciekawy, gdzie Marcelino zamieszkuje w Hotel Lambert i zbliża się do stryjostwa, bo tak można powiedzieć, do księcia Adama Jerzego Czartoryskiego i jego żony Anny z Sapiehów Czartoryskich. I nagle okazuje się, że ta młoda dziewczyna bardzo, bardzo pomaga księżnej Czartoryskiej wprowadzonych przez nią działaniach dobroczynnych. I widoczny jest także wpływ Marceliny Czartoryskiej na także, można powiedzieć, atmosferę i to, co się dzieje w Hotel Lambert. Ale zaczynają się także pojawiać młodzi ludzie, młodzi wybitni wirtuozi, którzy zaczynają uświetniać odbywające się także wcześniej już wieczorki muzyczne, spotkania muzyczne, ale teraz to zaczyna być coraz bardziej widoczne. Najciekawszą rzeczą, o której często jakby zapominamy, jest to, że w roku 1854, dokładnie od 2 czerwca, jest współzałożycielką klubu mozartystów, który powstaje w Hotel Lambert. I zajmuje się dawną muzyką, co wtedy nie było takie, można powiedzieć, na porządku dziennym. Oczywiście najważniejszą rzeczą jest jej przyjaźń z Chopinem, jego oddanie dla Chopina. Kiedy Chopin umiera, to ona staje się tą osobą, która dba o to, żeby jego sztuka, jego muzyka była obecna. Jest świetną wykonawczynią. Ja mówię, nie jestem muzykologiem. Na sali na pewno są osoby, które znacznie więcej mogą powiedzieć. Ja powtarzam, jeżeli coś odsyłam do prac pani profesor Suchowiejko, jest taki artykuł dotyczący właśnie tych wieczorków muzycznych, tych spotkań muzycznych w Hotel Lambert, gdzie bardzo ciekawe są właśnie też naświetlenie tej sytuacji dotyczącej samej Marceliny. Oczywiście, proszę Państwa, Marcelina jest kojarzona z Chopinem przez różne fakty. To jest taki siemiradzki, robi obraz, maluje obraz, który przedstawia Chopina grającego dla Radziwiłł w Antoninie. Ciekawostką jest, proszę Państwa, to, że zachowana złota księga z Antonina z wpisem z Chopina znajduje się w Warszawie teraz. W zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie jako część daru, jako część ofiarowanego dla zamku kolekcji pana doktora Tomasza Niewodniczańskiego z Bitburga. Mało osób wie, a to jest naprawdę ciekawe. Pan profesor Korzeniewski pokazywał to i to wywołał trochę taką małą niespodziankę dla tych, którzy uważali, że to już jest niedostępne. Proszę Państwa, oczywiście najważniejsze są też te, nie tylko to, że
Chopin uczył Marcelina, ale był także autorem Mazurka e-moll, który był dedykowany Marcelinie i to jest właśnie autograf tego Mazurka, który jest zapisem właśnie dedykacji dla Marceliny Czartoryskiej. Proszę Państwa, to jest nie jedyny utwór Chopina dedykowany rodzinie Czartoryskiej. Jeszcze jest Krakowiak, opus 14, którego autograf jest w Krakowie właśnie. Bardzo piękny. U nas. Proszę, i koncert tak, no czyli to... Mam to Radziwiłłowie, ale ja mówię o Czartoryskich. A w Antoninie, tak, no mówię, ja, proszę Państwa, to jest oczywiście Niwc, tu chylę czoła Instytutowi, że przygotował coś, co Państwo mogą sobie sprawdzić, to co mówię i posłuchać tych utworów, bo wystarczy wejść na stronę Niwcu i zobaczyć, otworzyć, zobaczyć, gdzie są pierwodruki, gdzie są autografy, gdzie są kopie, gdzie, i wysłuchać tego, jeżeli tylko Państwo kochają Chopina. Mam nadzieję, że Państwo kochają Chopina, choć, proszę Państwa, będąc wielokrotnie w Bibliotece Polskiej w Paryżu, a tu pani Urszula Krów może to potwierdzić, najwięcej osób zwiedzających salony Chopina to nie są Polacy. Dziwne to, ale to są Japończycy, którzy są, można powiedzieć, przepojeni miłością do Chopina. To oni by tam nie wychodzili z tego saloniku, robiąc zdjęcia z wszystkiego, co tam jest. Także uczmy się na innych, żeby tego Chopina dalej traktować jako tego, który jest nam najbliższy. Dobrze, ale wróćmy do Marceliny, bo Marcelina, proszę Państwa, pisze listy. Niestety tych listów, od razu mogę powiedzieć, zachowało się bardzo niedużo. Dlaczego? Bo Marcelina spaliła pod koniec życia swoją korespondencję. A to, co zostało, to są rzeczy, które są pisane do osób innych. Tu jest listy pisane do księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, a później do księcia Władysława Czartoryskiego, które zachowały się w Bibliotece Książąt Czartoryskich. Część tych listów zachowanych znajduje się w Belgii, wywieziona przez żonę Marcelego Czartoryskiego, hrabiankę Karamanszimaj. I z tego, co pani profesor właśnie Suchowiejko ustaliła, one są, tylko trzeba do nich dotrzeć. I mamy nadzieję, że kiedyś te materiały się znowu pojawią i będziemy mogli je analizować. To jest właśnie coś, że Marcelina unikała czegoś, co można powiedzieć, stawiania pomnika swojej działalności i osoby samej. Ona była osobą, która nie chciała takiego. Ta decyzja o spaleniu jest dla nas szokująca i dla nas, dla tych, którzy by chcieli to zobaczyć, jest strasznie trudno to komentować, no ale no niestety tak się stało. Proszę Państwa, okres paryski jest okresem wytężonych także kontaktów z wybitnymi przedstawicielami życia muzycznego Paryża i to nie tylko Polakami, ale i Francuzami, Norwegami, przecież Tellefsen też wybitny znawca, jeden też z tych zauroczonych Chopinem, to też będzie jednym z gości Hotel Lambert. Teraz na nowo odkrywamy Tellefsena, odkrywamy to, co gdzieś kiedyś było zachowane. To jest Teofil Kwiatkowski, czyli też wybitny malarz emigracji polskiej i jego obraz, gdzie jest także sportretowana Marcelina stojąca przy Chopinie. Proszę Państwa, te koncerty czy te wieczory muzyczne organizowane w Hotel Lambert były, możemy o nich mówić też dlatego, że zachowały się druki ulotne, czyli programy zaproszenia, które pokazują, co było przedmiotem tych wieczorów. Tu są także dedykowane Marcelinie utwory, między innymi Tellefsena, który znał Marcelinę. Proszę zobaczyć, wszystkie te partytury są dedykowane właśnie Marcelinie Czartoryskiej. Też w tym okresie został przygotowany medal, przygotowany i wybity, możemy tą zobaczyć, sylwetkę Marceliny Czartoryskiej. No a to jest, proszę Państwa, program, jak to pięknie nazywa, koncertów amatorów. Proszę pamiętać, że jeżeli mówimy o Hotel Lambert
I o tym życiu ówczesnym, to obok koncertów były jeszcze wenty, czyli przygotowywane sprzedaże zawsze w tym samym okresie. Kończyły się Boże Narodzenie i książę Adam pisał znowu ten harmider w domu. Ja już, ból mojej głowy jest straszny. Anna znowu cały dom postawiła na głowie. Bo Anna co robiła? Na przykład zmieniała hotel Lambert w jakiś ogród albo coś robiła, żeby zachęcić ludzi, żeby przychodzili i kupowali. Pomagała jej w tym Marcelino także. Co to jest wenta? Wenta to jest to, żeby jak najwięcej wyciągnąć pieniędzy od tych, którzy przyjdą. I zapłacą za coś, co może im być potrzebne, ale nie musi. Drugą rzeczą, która była bardzo ważna i które dawały też pieniądze na działalność charytatywną, a więc też Marcelina w tym brała udział, to były bale. I też księżna Czartoryska wysyłała do wielu osób zaproszenia i w jednym z listów do męża pisze tak. Rozesłałam tu, chciałabym, żeby niewielu przyszło, ale żeby wszyscy przysłali pieniądze za zaproszenie. Nie trzeba, żeby byli, ale żeby przysłali. To były dochody. To były dochody, które szły wszystko na pomoc dla innych emigrantów, którzy się byli w gorszej sytuacji ekonomicznej. Proszę Państwa, Marcelina była osobą, która wspierała rodzinę Czartoryskich w tych najważniejszych sprawach, ale także wspierała różne inne inicjatywy. Między innymi dawała duże pieniądze na wychodzące wtedy Wiadomości Polskie, czasopismo, które było związane z księciem Adamem Jerzym Czartoryskim. Ale sama niestety musiała także zdecydować się na powrót na chwilę do Rosji. Okazało się, że proszę Państwa, jako poddana rosyjska, władza rosyjska, Rosja nie zapomniała o niej, a zwłaszcza o jej synu Marcelin, i zagroziła, że jeżeli się nie pojawi w Rosji z synem, to synowi grożą więzienie, a im grozi konfiskata majątków, tych także rodzinnych po Radziwiłłowskich. Co robi Marcelina? Syna zostawia. Nie może pojechać z nim, bo jeszcze by tak któryś Rosjanin faktycznie spełnił te groźby, więc jedzie sama i przez następne kilka miesięcy długich załatwia wszystko, czyli sprzedaje majątki Radziwiłłowskie. No bo jak mają skonfiskować, to lepiej wziąć pieniądze i wyjechać. I opuszcza Petersburg i przez Wiedeń, Rzym wraca do Paryża, gdzie nadal prowadzi swoją działalność charytatywną, pomagając księżnę Annę w tych największych pracach. Proszę Państwa, proszę zauważyć także, nie potrafię Państwu tak dokładnie opowiadać o tym, jaki to był repertuar, na pewno to był repertuar bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy, pokazywany także, że kto jeszcze pomagał Marcelinie? Albert Sowiński, czyli Wojciech Sowiński, zapomniany także polski kompozytor na emigracji, znakomity, który zostawił także wiele utworów, które wracają powolutku do i rodzina Soliwów. Carlos Soliwa, Włoch, ale związany z Czartoryskimi, z Polską, bo był ich współzałożycielem konserwatorium warszawskiego, wyjechał do Włoch, a później pisał i wracał. I pisał i wysyłał swoje partytury rodzinie Czartoryskich i mamy. Między innymi dzięki tej korespondencji, którą Soliwa przekazał, mamy list Paganiniego na przykład, do niego pisany w zbiorach Biblioteki Książąt Czartoryskich. No i proszę Państwa, proszę zobaczyć, to nie tylko hotel Lambert, ale proszę Państwa, także sale wynajmowane, w których księżna Czartoryska robiła koncerty, żeby przyciągnąć większe grono, nie tylko Polaków, ale także osób z tej socjety paryskiej, francuskiej. I koncert w sali Auli Herca, to duża sala, jedna z większych wtedy w Paryżu, gdzie też księżna nie tylko organizuje, ale sama bierze udział i wykonuje utwory Chopina. Ten okres paryski kończy się w momencie, kiedy księżna wraz z mężem decyduje się na zmianę i opuszcza Paryż i przyjeżdża do Krakowa. I to jest pierwszy pobyt w Krakowie od roku 1858. Związany jest z tym, że syn Marceli podejmuje studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Chce być blisko syna. I ten pierwszy okres to jest, zamieszkuje
w Pałacyku Wybickiego na ulicy Basztowej, gdzie obecnie jest szkoła muzyczna i taka wielka sala, która nazywa się Florianka i wtedy w tej sali, w tych swoich wynajmowanych mieszkaniu zaczyna prowadzić salon bardzo znany w Krakowski, w którym spotykają się wybitni także muzycy mieszkający wtedy w Krakowie. Występuje także w koncertach publicznych, między innymi gra z Nikodemem Biernackim, Władysławem Żeleńskim na dobroczynnym koncercie Fundacji Piotra Michałowskiego, a także będzie osobą, która będzie jednak przestrzegać jednej ważnej rzeczy. Nie ma prawa być w jej salonie osoba, która jednocześnie uczęszczona do salonu prezydenta Galicji Zachodniej, czyli Heinricha Klamm-Martinica. Nie potrafi zrozumieć, że raz idzie się do Martinica, czyli zaborcy, a później się idzie do niej. Więc albo tu, albo tu. Niestety, proszę Państwa, ten okres kończy się w roku 1863 i czartoryscy opuszczają Austrię. Później dzięki zabiegom między innymi prezydenta Zyblikiewicza dostają zgodę na powrót. I w tym momencie, proszę Państwa, wracają w roku 1867 roku na krótko do Lwowa, a od roku 1869 już do Krakowa. W tym samym czasie no, spada odium trochę takiego, można powiedzieć, niezrozumienia i fala oburzenia na rodzinę, głównie na męża Marceliny, bo w tym momencie Aleksander Czartoryski sprzedaje swoje dobra dziedziczne, czyli dobra klewańskie, sprzedaje Izbie Dóbr Państwowych, czyli apanażom rosyjskim. Państwa, jak ci, którzy nie rozumieli tej decyzji, łatwo mówili, no Rosjanom, Moskalom sprzedaje coś, co powinno być w rodzinie. Tak, tylko on nie miał dostępu do tych dóbr. Te dobra były i tak w większości już zrusyfikowane i w rękach ludzi, którzy wszystko czekali, tylko żeby te dobra odebrać. Więc ta decyzja z jednej strony oczywiście nagannie oceniona przez większość społeczeństwa, zwłaszcza na Wołyniu, to jednak była do wytłumaczenia. Bardzo to przeżyła i Marcelina, i Aleksander, no, próbując się bronić, ale ta obrona nie do końca była zrozumiała. W 1869 roku kupują to, co już pan profesor powiedział, dzisiejszą willę Decjusza, czyli na Woli Justowskiej, wtedy pod Krakowem, na takiej dość dużej odległości od Krakowa, bo to wtedy Kraków to był małe miasteczko, kupują od rodziny Ankwiczu, to znaczy od rodziny Kuczkowskich, czyli od Kazimierza Kuczkowskiego i jego żony Ewy Henriety z Ankwiczu w Primowoto-Sołtykowej. I znowu tutaj jest taka, to była ta wielka miłość Mickiewicza. Jest to jej, z jej z rąk, jej drugiego męża, czartoryscy kupują willę Decjusza. Willa Decjusza jest w złym stanie, ale dzięki pieniądzom czartoryskich ta willa zostaje odbudowana. Tadeusz Stryjeński, jeden z najwybitniejszych krakowskich architektów tej doby, przebudowuje, a później w roku 1887, kiedy willa zostanie prawie doszczętnie spalona, bo wybucha pożar, jeszcze raz ją remontuje, jeszcze raz ją odbudowuje. W tym pożarze niestety też dużo rzeczy zginęło z archiwum księżny Czartoryskiej i księcia Aleksandra. Proszę Państwa, willa Decjusza jest tym miejscem, które jest związane z księżną Marceliną przez następne lata. Ale z drugiej strony też od roku 1873 Czartoryska przeprowadza się do kamienicy, którą kupuje na ulicy Sławkowskiej. Kupuje ją w 1873 roku, by bardzo szybko stała się ona
jakąś, można powiedzieć, znowu takim miejscem spotkań i prowadzonego salonu. Ten budynek był budynkiem kupiony od Henryka Popławskiego, ale w historii krakowskiej najbardziej znaną właścicielką była tak zwana starościna wolbromska, czyli Urszula z Morsztynów-Dębińska. Wtedy na początku XIX wieku jedna z najbardziej ciekawych postaci, też taka mocna kobieta, można powiedzieć, trochę prekursor Marceliny, która też zaraz szybko zmieniła tą kamienicę w centrum właśnie też muzyczne. Wykorzystuje swoje znajomości ze środowiska, prowadzi co środę salon muzyczny, w którym kieruje Antoni Wopalka, dyrektor założony wtedy także szkoły muzycznej. Jest, proszę Państwa, osobą, która sprowadza ludzi bardzo znanych. W 1882 roku między innymi występuje wraz z Heleną Łodzejewską na ulicy Sławkowskiej. Śmierć męża w 1886 roku powoduje, że ta kamienica już ją jakby nie jest z nią związana. To jest właśnie kamienica, to jest późniejsza trochę fotografia. Nie wiąże już się z nią, na tyle zostaje odsprzedana, później przez syna Marcelego zostaje oddana, sprzedana Eustachemu Chronowskiemu, który zmienia tą kamienicę w Grand Hotel i ten Grand Hotel jest do dnia dzisiejszego w Krakowie jednym z najciekawszych budynków po odnowieniu, po no dość dużej renowacji, jest bardzo ciekawy. Jest tam sala, w której można powiedzieć, jakby wspomina się Marcelinę, ale są też sale inne, bo tam było bardzo dużo różnych takich spotkań, także już kiedy Grand Hotel nie był w rękach Czartoryskich. Proszę Państwa, jedną z najważniejszych rzeczy, które są związane z Czartoryską w tym pierwszym okresie, to jest ten koncert z roku 1879, w którym zagrała na rzecz Nowego Domu Sióstr Miłosierdzia Świętego Kazimierza, czyli znowu działalność dobroczynna, a proszę Państwa, w roku 1871 dała także koncert na rzecz ubogich wraz z Władysławem Żeleńskim i ze Stanisławem Taborowskim. W roku 1871 także, 19 marca, odbył się słynny koncert połączony z odczytem młodego wtedy jeszcze profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisława Tarnowskiego w Chopinie. To jest ten słynny koncert wraz właśnie z tym odczytem, którego cały odczyt jest drukowany wielokrotnie, do niego się często nawiązuje. Proszę Państwa, dlaczego mówię tutaj o tych koncertach i o tych rzeczach, o których tutaj można powiedzieć ciągle pokazuję. Dlatego, że te koncerty z jednej strony oczywiście pokazywały Chopina i to było zawsze grane, ale także pokazywały tą następną odsłonę idei, którą zawsze sprzyjała Marcelina Czartoryska, pomocy biedniejszym. Bo te koncerty były po to, żeby dały pieniądze na coś, co można by spożytkować. Pierwszą ważną rzeczą, która pozostała po Marcelinie, a to jest takie zdjęcie oryginalne z pracowni Walerego Żywuskiego, najwybitniejszego krakowskiego fotografa do końca XIX wieku. W końcu XIX wieku były takie modne, takie zabawy, może to źle powiedziane, ale takie gry trochę, że znane osoby były fotografowane w strojach innych osób, albo czasami odtwarzające jakieś sceny historyczne z przeczytanych lektury. Bardzo był modny wtedy Sienkiewicz, którego właśnie różne, zwłaszcza z Potopu można było znaleźć tutaj takie sceny. Tu jest jedna scena, w której Marcelina pozuje no, w stroju taki podkomorzyny z początku XIX wieku. Znane jest także zdjęcie z takiego wesela chłopskiego, którym także występuje Marcelina. Wracając do tych działań związanych z charytatywnością. Dzięki księżnej Marcelinie i dzięki doktorowi Maciejowi Jakubowskiemu
Krakowie został oddany pierwszy szpital dziecięcy w Galicji, jeden z pierwszych na ziemiach polskich, szpital świętego Ludwika istniejącego w tym samym miejscu do dnia dzisiejszego. To był pierwszy szpital dziecięcy, w którym księżna Czartoryska, księżna Marcelina dała ogromnie dużo pieniędzy i wspierała jego działalność także później. Idąc jakby tym tropem, to także dzięki działalności księżnej Marceliny zostaje otwarta kolonia wakacyjna dzieci w Rabce. To dzięki niej Rabka zostaje odkryta jako uzdrowisko dla dzieci. I to jest właśnie budynek, na który w dużej mierze poszły pieniądze ofiarowane przez Marcelinę Czartoryską. Obok tego musimy pamiętać, że była bardzo związana z żoną, wdową już, po Adamie, Witoldzie Adamie Czartoryskim, czyli po Marii z Grocholskich Czartoryskiej, która po śmierci męża powiedziała, że już nie widzi swojego miejsca na tym świecie i wstąpiła do karmelitów, do karmelu, do karmelitanek. Jako matka Maria Ksawera od Jezusa dożyła do roku 1927, ale jedną ważną rzecz w międzyczasie, w tym czasie, kiedy była także w Karmelu, chciała zrobić i pomagała jej w tym Marcelina. Szukała funduszy i znalazła te fundusze, żeby budować nowy klasztor karmelitański w Krakowie na ulicy Łobzowskiej. On jest do dnia dzisiejszego. Jest on. Marcelina wspierała także drugi klasztor karmelitanek, który jest na Wesołej Cieli na ulicy Kopernika dzisiejszą w Krakowie. I to ważne jest, proszę o tym pamiętać, bo księżna Czartoryska była bardzo związana także z Kościołem. To dzięki niej i jej pieniądzom została także przebudowana przez Księżarskiego zabudowania na ulicy Warszawskiej, gdzie jest klasztor sióstr misjonarek. To jest do dnia dzisiejszego widoczny też ślad. Była także osobą, która jeździła i spotykała się z papieżem. To jest pozwolenie, to jest właśnie zgoda na takie widzenie, na spotkanie w Rzymie. Jeździła sama albo z księciem Władysławem, są zachowane, a więc nie była raz. Ona z tym kościołem i tutaj była bardzo, bardzo związana. Związana była, proszę Państwa, z tym, co uważała za najważniejsze. To znaczy była także współzałożycielką Towarzystwa Świętego Wincentego a Paulo, czyli Towarzystwa Dobroczynnego, które oddział założyła w Krakowie. Ułożyła na dom świętej Jadwigi, sióstr nazaretanek, a we Lwowie ułożyła na internat księży zmartwychwstańców dla ubogiej młodzieży ruskiej. A więc proszę zwrócić uwagę, jak to wyglądała jej działalność. To nie było tylko zamknięcie się tylko na jakąś taką jedno działanie, nie, było bardzo dużo. Proszę Państwa, należała do świeckiego zakonu ruchu karmelitańskiego i w stroju tercjarskim została pochowana po śmierci. Wspomagała, tak jak powiedziałem, księżnę Marię, czyli siostrę Marię Ksawerę, ale także wspomagała i wspierała wszystkich młodych czartoryskich, którzy szukali u niej czasami jednak oparcia. Więc są takie listy, które do tej ciotki, wujenki, czy przyjeżdżali i szukali, żeby z nią porozmawiać, żeby ona im wskazała może też, co mają dalej robić w życiu. Była, proszę Państwa, osobą także bardzo ważną dla ruchu muzycznego. Oczywiście konserwatorium muzyczne, które zostało założone w 1888 roku, to jest dzieło bardzo ważne i można też powiedzieć, że to jest jakby też wynik działalności jej męża. Cezurą tej aktywności księżnej i takiego oddalenia się już od tych działalności, to będzie data śmierci jej męża. Po śmierci męża wycofuje się z wszystkiego, wyjeżdża z Krakowa, znaczy przenosi się do Woli Lutowskiej i czeka na śmierć, bo tak niektórzy twierdzili, chociaż to nie jest tak, bo z listów, które gdzieś tam się zachowały, to do niej się jeździło i z nią się rozmawiało wielokrotnie.
dla nas, tych, którzy pracują w Bibliotece Książąt Czartoryskich i w Muzeum Książąt Czartoryskich, to jest także ofiarodawczyni dużej części pamiątek po Chopinie w 1881 roku. I mamy na to spis, mamy na to dokładne wyliczenie, co nam przekazała, a przekazała wszystko, co miała po Chopinie, łącznie z fortepianem. Materiały te, które można oglądać w muzeum w saloniku Chopina, który na nowo został otwarty po zmianach i to, co jest u nas, czyli listy w Bibliotece Książąt Czartoryskich. To, co zachowało się, bo te listy były wcześniej, jak powiedziałem, pisane do rodziny Czartoryskich. Była osobą, która to muzeum, można powiedzieć, też współtworzyła. Była osobą, która popierała księcia Władysława Czartoryskiego, który w roku 1874 zdecydował się na przeniesienie zbiorów do Krakowa. A wcale nie to było tak, że wszyscy go popierali, więc byli tacy, którzy uważali, że nie wolno tego robić. Ale Marcelina była osobą, która mówiła, że dobrze, że ten Kraków faktycznie będzie coś mógł znaczyć. Proszę też pamiętać, że z Krakowem Czartoryscy byli związani wcześniej, ale to były epizody. To był pałac na Wesołej, to były jakieś, sama księżna Anna z Zapiechów Czartoryskich spędziła od lutego do września 1831 roku miesiące w pałacu pod Baranami Potockich, czekając na męża, a później, kiedy już mąż przyjechał i musiał uciekać, to ona też za nim ruszyła na emigrację. Ale ten Kraków od 1874 roku jednoznacznie kojarzy się z Czartoryskimi. Wcześniej Puławy, a teraz obok Puław zdecydowanie to jest Kraków. Te zbiory, proszę Państwa, które mamy, oczywiście pokazują różne zainteresowania księżnej Marceliny. Ja wiem, że można powiedzieć, że o każdym by tak mówił, byle był ktoś, o kimś trzeba mówić. Nie, oczywiście, o każdym można powiedzieć, że to zostawić. Ale Marcelina faktycznie była osobą, o której warto to, co też wspominać, mówić i podkreślać to, że to była wyjątkowa osoba. Umiera w roku 1894 na ulicy Basztowej 10, bo opuszcza ostatnie miesiące życia spędza już w samym centrum Krakowa, opuszcza willę Decjusza i tutaj zostaje pochowana na cmentarzu rakowickim. Państwo po prawej stronie mają jej grób, kaplicę, po lewej stronie nekrolog. Tak jak powiedziałem, zostaje pochowana w stroju tercjarki karmelitańskiej. A w roku 1897 za sprawą Wandy Zgrabowskich-Żeleńskiej, żony Władysława Żeleńskiego, w Kościele Mariackim, jak Państwo będą w Kościele Mariackim, proszę przy północnym wejściu trochę zadrzeć głowę do góry i tam jest tablica, którą wykonał Stanisław Roman Dzwonkowski, Lewandowski, przepraszam, i proszę Państwa, jest taka sentencja tam, która może być kwintesencją tego wszystkiego, o czym do tej pory mówię. Kochała ojczyznę, sztukę ubogich, Boga nade wszystko. I to jest ważne, o czym teraz właśnie powiedziałem, że te kilka krótkich wersów pokazuje ogrom rzeczy, które zrobiła i pozostawiła po sobie Marcelina Czartoryska. W Paryżu, w Krakowie, na pewno we Wiedniu byśmy też znaleźli jakieś ślady. I odtwarzanie jej losów życia jest oczywiście fascynujące, ale pamiętajmy, musimy zbierać to z malutkich kawałeczków, które pozostawiła dla innych, bo tą całość stwierdziła, że nie zostawi. To są materiały u nas przechowywane w Krakowie, w Bibliotece Czartoryskiej najwięcej, ale to jest także nieliczne listy, które zachowały się w Bibliotece Polskiej w Paryżu. To są materiały, które znajdziemy także w Bibliotece Kórnickiej.
tam, gdzie pojawia się rodzina Czartoryskich, tam jakieś ślady po Marcelinie są. W postaci listów właśnie, które gdzieś pisała do tych innych Czartoryskich, którzy uważali ją za taką osobę, do której warto się zwracać o pomoc. I to chyba wszystko, proszę Państwa. Ja mam nadzieję, że kiedy Państwo będą w Krakowie, to raz albo pójdą do Biblioteki Czartoryskich i gdzieś tam zobaczą jakieś listy, albo przyjdą do Kościoła Mariackiego i zobaczą tą tablicę, bo proszę pamiętać, nie wszyscy w Kościele Mariackim mogli mieć tablicę. To nieliczni mają. Albo też pójdą na cmentarz Rakowicki. Proszę Państwa, główna aleja prowadząca do kościoła. Od bramy po lewej stronie jest Lubomir Gadon, grób Lubomira Gadona, czyli sekretarza księcia Władysława Czartoryskiego, i obok jest grób Marceliny i Aleksandra. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Bardzo z dużym zainteresowaniem wszyscy tutaj, myślę, podzielam moje zdanie, słuchaliśmy tego wykładu. Chciałem powiedzieć tylko tyle, bo naprawdę w pełni pan profesor potwierdził to, co jest takiego fascynującego w tej postaci. Jak Państwo widzą, no chyba nie pomylę się, jak powiem, że takich ludzi już nie ma. Cóż za siła woli, cóż za skuteczność, ale przy trzymaniu się wciąż tych najważniejszych wartości, tak? Ponieważ pewnych granic nie przekraczała, tak? Jak tutaj było z tym, tą wyłącznością tych salonów, tak? I cóż za przykład miłości małżeńskiej też, tak? Jak była też wspomniana postać wcześniejsza, krewnej, tak, z Grocholskich, która jak osoby, które tyle działały, tak były aktywne, nagle po śmierci męża jako taką decyzję swoją, która się jak najbardziej uzgadniała z ich życiem, no usuwają się w cień i usuwają w cień też swoją działalność cały czas, tak, bo myślę, że pomimo tego żalu, który był tutaj słyszalny w głosie pana profesora, jak mogła nam to zrobić, że to spaliła, tak? Ale jednak to widzimy, że to uzgadniało się z jej działalnością, z jej zasadą, żeby siebie zawsze nie eksponować, tak? Nigdy siebie nie eksponować. I myślę, że stąd chyba wynikała ta jej decyzja, bo zobaczmy, jak trwałe były jej osiągnięcia, tak? Co profesor Janusz Pezda wspominał, to trwa, tak? Te budynki, te inicjatywy, czy to charytatywne, czy muzyczne, czy inne, te dzieła w dużej mierze pozostały w tak poszatkowanej historii Polski, tak wiele zniszczeń, a tutaj tak trwałe te dzieła, a jednocześnie zupełnie jej tutaj jakby nie widać, ona jest jakby przezroczysta przez to, że ona wszystko robiła właśnie no, nie dla siebie, tak? Także dodam jeszcze tylko, że w tym towarzystwie Wincentego Apollo właśnie poznała się z młodym Jackiem Malczewskim, który wówczas jako dwudziestoparolatek, znaczy już od 19 roku życia przyjechał uczyć się do Krakowa. I też myślę, że nie tylko dla niego, ale dla wielu zupełnie osób z innego pokolenia była ważną postacią, która ich wprowadzała w ten świat wartości, formowała ich. Dzięki temu on też prowadził jakby tą działalność w ramach tej wspólnoty Wincentego Apollo i również został pochowany w tym habicie tercjańskim. Dla niego było też ważne, ponieważ taka ciekawostka, była osobą, która prowadziła go do ślubu, kiedy już miał 30 parę lat. I to nie była matka, nie był ojciec. Prawdę mówiąc, swoją matkę, bo wówczas ojciec nie żył, ale swojej matki nie zaprosił na ten ślub. Nie wiadomo dlaczego. Troszeczkę chyba eksponował, czy na pewno eksponował tą znajomość z Marceliną Czartoryską dla rodziny swojej żony, Marii Greleckiej, która pochodziła z rodziny aptekarskiej,
jej ojciec, a teść Malczewskiego, no był człowiekiem bogatym. No i tu nagle jego córka wybiera sobie takiego tam malarza, wówczas jeszcze mało zdanego, no to było, no nie było to zbyt wymarzony zawód dla zięcia. No i właśnie on troszeczkę w tym świetle tej znanej postaci Marcyny Czartoryskiej się tutaj chowa, ażeby no, dostąpić tego zaszczytu i rękę tej panny dostać. No i niestety swoją mamę powiadamia dopiero post factum, tłumacząc tak, ale dosyć tak zawile tłumacząc, dlaczego nie miał możliwości czy czasu, żeby zawiadomić o tym ślubie, a tak naprawdę, czyli tak, taka ciekawostka, która pokazuje, jak ważną dla tych młodych ludzi z innego pokolenia, ale też sławnych później, jak Jacka Malczewskiego, była postacią. Jeszcze muszę sobie nie odmówić, powiedzieć, niestety nie ma pana Maksymiliana Blickiego, ale myślę, że nic się nie stanie, jak to powiem. Dwa lata temu, trzy lata temu w zasadzie organizowaliśmy piękne spotkanie na dziedzińcu Muzeum Czartoryskich, również jej poświęcone, księżnej Marcelinie. I wówczas pan Maksymilian Bylicki, który jest prawnukiem Franciszka Bylickiego, znanego skrzypka i właściciela salonu muzycznego i nie tylko w Krakowie, znanej postaci, wstał i przytoczył świadectwo rodzinne, mianowicie to było spisane przez jego dziadka, a syna Franciszka Bylickiego, tego skrzypka, takie świadectwo o Marcelinie Czartoryskiej, które dla szopinologów nie było wcześniej, nie jest chyba dotąd szerzej znane. Otóż wspominała taką chwilę, kiedy jeszcze jako młoda osoba w Paryżu pewnego razu wybrała się do Fryderyka Chopina i wspięła się, akurat mieszkanie mieściło się po schodach, także wspięła się po tych schodach, już chce dzwonić, ale słyszy, mistrz tworzy. Dochodzą dźwięki, więc ona, księżna, skromnie przeczekała, czekała dłuższą chwilę, czy dłuższe chwile, zanim mistrz odszedł od fortepianu. W końcu słyszy ciszę, w związku z tym odważyła się zadzwonić. Mistrz Chopin otwiera i ona tak właśnie go przeprasza, że mu tutaj przeszkadza w tym tworzeniu. A on wypowiada, Fryderyk Chopin wypowiada takie piękne, krótkie zdanie. Zawsze, kiedy myślę o Polsce, myślę mazurkiem. Czyli, no właśnie, myślę, że to jest takie piękne zdanie, które wypowiada Chopin. Troszeczkę popsułem tą puentę, ponieważ jeszcze ona wtedy, wcześniej, przed tym zdaniem Chopina, mówi do niego, że chyba mistrz, tak jak słyszę, tworzył mazurka, tak? A on właśnie odpowiada, zawsze, kiedy myślę o Polsce, myślę mazurkiem. No, w związku z tym, no, myślę, że taka piękne jest to świadectwo właśnie jej też skromności, jej postawy, no, wówczas była młoda, ale no, takiej właśnie, próbowałem sobie to wyobrazić, zawsze się uśmiecham trochę, jak to sobie wizualizuję, jak ona czeka na tych schodach, aż mistrz przestanie tworzyć i odejdzie od fortepianu. Dużo by tutaj jeszcze było oczywiście na pewno do dodania, aczkolwiek niewiele w zasadzie fachowych, bo tutaj był bardzo taki pełny ten biogram pana profesora Janusza Pezdy. Może gdyby państwo mieli jeszcze jakieś pytanie do pana profesora, wykorzystajmy ten moment, że mamy tutaj rzeczywiście wybitnego specjalistę od historii rodu Czartoryskich. Bardzo proszę. Czy ja mogę? Pan Jan Popis. Muzyczne sprawy. Ja powtarzam, ja jestem psychologiem. Ale to będą takie bardziej przedmiotowe. Sprawa fortepianu, o którym pan wspomniał, że ona ze swojej kolekcji paryskiej przywiozła fortepian. I gdzie ten fortepian teraz się znajduje? No jest Czartoryski. Jest. I czy to jest Player? Firma Player? Player. Czy to jest, aha, czyli ten fortepian, który był własnością, nie własnością, tylko do dyspozycji
gubernatora Franka, bo był taki klient. Nie masz z tym nic związkiego. Chyba nie. Bo właśnie, bo w pewnym momencie... Odsyłam do pani profesor Suchowiejko. Ona zrobiła znakomity katalog instrumentów muzycznych Muzeum Książ- Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak. A teraz w ogóle ma taki, prowadzi grant, gdzie właśnie zbiera informacje o fortepianach tego okresu. Czyli fortepian stoi. Rozumiem, że jak przyjadę do Krakowa i będę do muzeum, to zobaczę fortepian. I druga sprawa, jestem zainteresowany i programami koncertowymi, czyli repertuarem. I chciałem zapytać, bo właśnie tutaj widziałem te reprodukcje, jest sporo tych materiałów? Sporo. Czy będzie można zrobić jakąś tam analizę, taki research związany z repertuarem? To jest ważna wiedza. Odsyłam także do tego tekstu pani profesor Suchowiejko, bo ona nam zebrała. To jest taki wydawanie. Tak, to jest taka zbiorowa praca Czartoryskie Europa Świat, to kilka lat temu, i tam są teksty, tam jest pana profesora, pana doktora Beresdorfa, biogram Marceliny i tekst pani profesor Suchowiejko o życiu muzycznym Notre Dame. Znaczy, jeszcze, ale zapraszam pana do Czartoryskie. Nie, jestem bardzo ciekaw, bo także jest Warszawa jest daleko na Krakowie. Daleko do Krakowa. Przyjechałem się z Krakowa. Z Krakowa do Warszawy jest bliżej. Zabrzmiało, że już nie chcesz pana zaprosić. Ja chcę zaprosić. Nie, ja mam pewien wątek się łączy z moim też tam. Wątek kobiecych interpretacji stylu Chopina i księżna jest jedną rewolucjonowych niezwiadących postaci. Można powiedzieć, że protoplastka. Tak, bo warto to powiedzieć właśnie, że ona miała tutaj szczególną rolę, ponieważ przez to, że długo żyła, a jednocześnie znała i była uczennicą, wybitną uczennicą Fryderyka Chopina, to była takim pomostem pomiędzy osobami, które osobiście słyszały, jak Fryderyk Chopin gra, a młodymi ludźmi, którzy mieli zaszczyt ją poznać jeszcze za jej życia i rozmawiać z nią, a które później już w dojrzalszym wieku, już w czasach II Rzeczpospolitej, jakby tworzyły ten kanon badań nad, już badań naukowych, tak, muzykologicznych nad stylem Fryderyka Chopina. Także bez Marceliny trudno sobie w ogóle wyobrazić jakby te początki badań nad Chopinem, prawda? Bardzo ważne, tylko jak jeden z pierwszych chcących badać, Jan Kleczyński, no miał możliwość rozmawiania z kimś, no oczywiście zapytania, no. Jak mistrz, podobno pierwsza odpowiedź była taka, no grał pięknie. No i co z tego można powiedzieć, że grał pięknie? Nie wam powiedział, grał pięknie, ale dla badacza, który, że tak powiem, mocno, no nie wiem, jakoś tak liczący na to, że pozyska jakieś takie źródłowe pewne wiadomości, ale zdaje się, że później tam w dalszych rozmowach coś się jednak wyłoniło, na czym to piękno polega. Znaczy to jest taka, tak często jest, żeby oddać coś, to się często nie oddaje tego w dużych słowach, tylko to jest piękne, to jest coś. No, ale nie, to znaczy dla badacza stylu. Tak, dla badacza to nie, ja wiem, że to jest nie, ale proszę też pamiętać o jednej rzeczy, proszę Państwa, ważne. Mówimy o Marcelinie, że taka wspaniała postać. Do tej pory nie ma biografii prawdziwej dużej. Jest, no ja napisałem biogram teraz do edycji listów przygotowania przez tutaj w Warszawie, ale to jest malutkie, ja mówię, nie jestem osobą, która, zwłaszcza no, brakuje tej muzykologicznej, to musi muzykolog także pisać, ale ważną rzeczą jest to, że, żeby tej Marcelinie jednak powstała jakaś praca większa. Chociaż tak powiedziałem, materiałów trzeba szukać po całym świecie i trzeba je składać jak nie ustawać. Także zachęcam, że wszystkich, żeby tak. Nie ma takiego pytania dotyczące tego, gdzie poszukiwać jest zbiorów nut Marceliny Czartoryskiej, bo z tego co wiemy, to jest przynajmniej w formie zdigitalizowanej, bo w tej chwili, jeżeli chodzi o Marian Maro, tego macie bardzo dużo, tak prawny, bardzo napisane, czy Marian Maro, a taki Marceliny Czartoryskiej go przykładowo... Jak spaliła chyba i też nuty, czy coś, jak spaliła. Nie, no to nie tego nie znaczy, w Bibliotece Książąt Czartoryskich można znaleźć, to są już no, przygotowane, partytury różne, od wprawek po utwory wpisane i to jest... Pierwotki też są, ale mówię, dlaczego mówię o tych tylko piśmiennych rzeczach.
To jest bardzo dużo, zapominamy kultura, jak wyglądała kultura muzyczna na dworach, to była kultura muzyczna, która opierała się o to, że wszystkie te dzieci, wszyscy grali. I w związku z tym dla nich były też tworzone, nie drukowane, często przepisywane różnego rodzaju partytury. I to jest Czartoryski. Można zająć. Bardzo dużo jest też na przykład utworów, które zapomniałem. Na przykład teraz są partytury. Są soliwy partytury z fragmentami. To jest jakby zostawione tutaj, więc możemy znaleźć. I to jest też ciekawe, bo kiedyś jeszcze w samym budynku, co Biblioteka Czartoryski, były zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie, zbiory Mikulicza. I tam była kolekcja Eliasza Radzikowskiego. Wszyscy z Eliasza mamy jako malarza, jako osobę tam z tatami. A on był także osobą, która zostawiła ogromny zespół muzyczny, partytur, różnych druków, ale głównie rękopiśmiennych, przepisanych partytur. I wtedy można było zobaczyć, że w tym Krakowie wtedy tego drugi będzie, z czego uczono, na podstawie czego słuchano, no bo to też było ważne. I to jest opracowane. Od Alabieta można znaleźć, aż kończąc po właśnie Chopina, czy otwory, ale też Czernego, jakieś co na filmie, czy coś. Wszystko przepisane właśnie leci przez Radzikowskiego. To jest, muzykolodzy jakby na to jeszcze nie zwrócili uwagi, ale odpowiadam, a że to jest fantastyczny zespół, taki trochę inny, no bo to nie jest, a w Czartoryskim mówię, powstały, zostały te rzeczy. Które... A twory dedykacyjne na przykład? Ludki dedykacyjne, że nie ma na Krakowiaku Chopina jest dedykacja. Jest piękna dedykacja. Jeśli może coś o... Przepraszam, mam gdzieś szukać. To jakieś niecałe 30 lat temu z Instytucji Polskiej w Nowym Jorku miałem taką przyjemność, nie będę miał nazwy, zaraz powiem dlaczego. Poproszono mnie jako tego, który wtedy tam był w celach badawczych, czy mógłbym pomóc przenieść starą szafę, bo trzeba ją zamienić na nową. I chciałbym ją wyrzucić tak pasmo, bo jest stara, ale pozwoliłem sobie ją otworzyć. Okazało się, że półki są wyłożone jakimś papierem. Ja jestem historykiem, archiwistą. I wyobraźcie sobie Państwo, były to oryginalne partytury baleckie. Trzeba szukać wszędzie. Trzeba szukać wszędzie i nigdy nie ustawać. Ja sam mam kilka listów od ludzi, którzy mi napisywali, jak to kłótni dyplomaci nasi przedwojni, jak oni byli przy paleniu archiwów swoich placówek. Jedną z nich przywiozłem lat temu 20 kilka, jest jedna z najbardziej kompletnych archiwów placówek polskich. Co prawda z Meksyku, ale też jest ciekawa. Więc trzeba nie ustawać. Tego nie wolno ustawać. A jeżeli mogę mieć jako archiwista prośbę, jako historyk, badacze, ludzie poszukujący powinni również wywoływać ślub. To znaczy, jak spotykamy osobę, która... No właśnie, no nie spotkamy już nikogo, kto słuchał naszej dzisiejszej bohaterki, ale spotykamy innych ludzi, którzy mogą nam coś opowiedzieć na ten temat. Przepraszam, nagrywać, spisywać, odnotowywać. Tylko tyle i przepraszam. W tym nurcie oglądamy te dwie anegdoty na koniec już końca. Nie będzie relacyjny. To związane z tym, co trzeba zrobić, żeby znaleźć coś ciekawego. W latach 80. w Nowym Jorku właścicielka jednego mieszkania postanowiła rozprzedać, że chciała zrobić porządki. I na Pawłowki znalazła takie trzy pudełka po butach. Otworzyła i zobaczyła jakiś papier w jakimś języku. Była Amerykanka, jest dziwna, ale miała znajomych Polaków, stwierdzili, że no popatrzmy. Proszę Państwa, co się okazało? To było mieszkanie, w którym mieszkał Julian Tuwim. Julian Tuwim, który wracał do Polski, bał się, że niektóre utwory, mogę tu zacytować, ale za odeślę go, bo to zostało opublikowane, że będą źle widzieli, zostawił te pudła. Całkowicie, żeby nikt nie wiedział tego. Te pudła znaleziono po tylu latach. Najpierw chciano je wyrzucić, później znalazł się antykwariusz polski, który to wykupił, a później to znalazło się w zbiorach pana doktora Niewolniczeńskiego. I te zbiory znowu są na Zamku Królewskim, a część, duża część, ona została wydana przez pana Tadeusza Janoszewskiego, właśnie utwory nieznane Tuwima. Bardzo ciekawe, takie antykomunistyczne, bo faktycznie musi brać. A druga anegdota związana z moim mistrzem, z panem profesorem Wacławem Felczakiem. Pan profesor był
szefem kurierów w czasie wojny na Węgry, a później no, historykiem oczywiście. Kiedy wraca, kiedy wrócił do został wypuszczony, został dożywocie, a został wypuszczony w 1956 roku na przerwę, która zakończyła się w 1962 roku. Okazało się, że siedział te 6 lat za jakieś przestępstwa typu wymawę, skarbowego czy coś to wszystko. To to był tak głupota tego. Ale on został przyjęty do pracy w Instytucie Książąt Czartowskich. I dostał biurko i wtedy kustosz naszych zbiorów, pan Wierzbicki, powiedział, no nie, panie Wacławie, to biurko takie, to proszę mówiąc, w Szwabinie, to się nie da otworzyć, bo to jest. Ale pan profesor był człowiekiem, który jako stary konspirator musi się wszystko otworzyć. No, jakoś, otworzył. I co za nas, proszę Państwa, zna nas 100 listów Norwida pisane do Władysława Zaleskiego, nie znamy wcześniej. Te listy są teraz złożone, czyli wydałem przez Gomulickiego. Gdyby nie jego pasja tego otwierania, takich rzeczy sprawdzania. I to jest taka nauczka, że szukajmy, bo czasami znajdziemy w tym miejscu, w którym się na nim spodziewamy znaleźć te rzeczy. Także w naszym domu. Takie rzeczy moglibyśmy długo powiedzieć. Oczywiście. Moglibyśmy długo, tak, między innymi tutaj mój ośrodek, czy też skromny, zajmuje tym i niejedno byśmy tu opowiadali o szafach pełnych pamiątek i bezcennych archiwów, których nikt nie widział. No ale Marcyna Szarczorycka to przede wszystkim muzyka, w związku z tym muzycy już czekają, ponieważ za chwilę zaproszę Państwa na koncert, ale jeszcze zanim Państwa, zanim oddamy głos muzyce, a więc temu, co najważniejsze w działalności Marceliny chyba, to powiem i zaproszę, przypomnę, że jutro również druga część naszych wydarzeń w hołdzie Marceliny Czartoryskiej. O godzinie 16 zapraszam wszystkich na koncert Mirona Wajminga, młodego pianisty z Gdańska, a po koncercie na dyskusję o architekturze Warszawy i Augustie II Mocnym. Oba te wydarzenia w Pałacu na Wyspie, w sali balowej w Łazienkach Królewskich, także też zapraszam Państwa serdecznie. A w tej chwili z przyczyn technicznych 3 minutki czy 4 minutki przerwy i za chwilę koncert Mateusza Dubiela. Rozumiem, że wszyscy Państwo zostają, niektórzy przyszli specjalnie, naprawdę warto. Także chwileczkę przerwy, Panie Profesorze, bardzo serdecznie dziękuję.